No rzeczywiście świeci bardzo. Powiem wam dzisiaj kilka szokujących prawd, o których większość ludzi woli nie wiedzieć, bo po prostu są niewygodne. Więc jeśli ktoś wolałby pozostać w świecie swoich iluzji, to proponuję odpuścić sobie ten wykład. Natomiast pozostałych zapraszam do zabawy ze mną. Więc kto się bawi ze mną, a kto odpuszcza sobie. No, widzę, że wszyscy, no to zaczynamy zabawę. Kto z was prowadzi swój biznes albo ma zamiar założyć swoją firmę? Ręka w górę. No jest trochę ludzi. A kto z was chce być dobry w tym, co robi? Ręka w górę. Jeszcze więcej. Jeśli chcesz być dobry w tym, co robisz, to musisz uczyć się od najlepszych. Na przykład jak chcesz być dobrym piłkarzem, w nawiązaniu tutaj do przedmówcy, to ucz się od mistrza świata, a nie od trzecioligowca. Dlaczego? No dlatego, że twoja praca, twój wysiłek, twój czas w to włożony będą takie same, tylko efekty będą diametralnie różne. Dlatego jak chcesz być naprawdę dobry w biznesie, to ucz się od najlepszych przedsiębiorców świata. Ale kim są najlepsi przedsiębiorcy świata? W przeciwieństwie do innych dziedzin życia, w biznesie mamy jedną obiektywną miarę sukcesu. Wiecie, co to jest? To jest wartość netto. Czyli wartość, jaką ktoś wypracował w przeciągu swojej kariery biznesowej. Wartość jego firmy, wartość jego nieruchomości, innych zasobów. I biorąc to pod uwagę, w przeciwieństwie do powszechnego mniemania, najlepszymi przedsiębiorcami nie są milionerzy. Milionerzy to są tylko przeciętni przedsiębiorcy, żeby nie powiedzieć mierni przedsiębiorcy. To są biznesowi trzecioligowcy. Najlepszymi przedsiębiorcami świata są miliarderzy. To są ludzie, którzy stworzyli wartość rzędu miliardów dolarów. Znacie Bena? Widzę tutaj zakłopotanie na twarzach. Nie mówię o Benie Afflecku, mówię o Benie Franklinie, banknot dolarowy. Wiecie, jak wygląda, widzieliście. A możecie sobie wyobrazić, jak wygląda miliard dolarów? Tak? No. Tylko trochę więcej. Ja przez długi czas nie mogłem sobie tego wyobrazić, ale to zdjęcie mi pomogło. To jest właśnie 10 milionów Franklinów, banknotów 100-dolarowych położonych na 12 standardowych paletach. Kupa pieniędzy. Za święty graal w biznesie jest uważane dorobienie się właśnie miliarda dolarów od zera. Jak możecie sobie wyobrazić, dokonują tego bardzo nieliczni. Właśnie miliarderzy. W mediach często się mówi super, ultra bogaci ludzie, top 1% społeczeństwa. W przypadku miliarderów nie mówimy o top 1% społeczeństwa, my tu mówimy o top 0,00002% społeczeństwa. Niezwykle rzadko spotykane istoty. Przykładowo w Polsce dolarowymi miliarderami są zaledwie 3 osoby. 3 lata temu podjąłem się szalonej misji odkrycia tajemnicy świętego graala biznesu. Chodziło o to, żeby zbadać serca i umysły najlepszych biznesmenów na świecie i odkryć, co sprawiło, że dokonali tak niesamowitych sukcesów. Od tamtego czasu wielokrotnie okrążyłem świat dookoła, poznałem 25 z najlepszych przedsiębiorców świata, którzy jednocześnie należą do najbogatszych ludzi na naszej planecie i wszyscy oni są dolarowymi miliarderami, którzy dorobili się od zera. Misją mojego globalnego projektu książkowego o nazwie The Billion Dollar Secret, czyli tajemnica miliarda dolarów, jest właśnie udostępnienie tajemnej wiedzy miliarderów ambitnym przedsiębiorcom z całego świata. Ale proszę, wielu ludzi robi ten błąd i myli milionerów z miliarderami. To są dwie kompletnie różne planety. Różnica między milionerem a miliarderem jest gigantyczna. To taka różnica jak między mrówką a słoniem. Dla przykładu, milioner może mieć jeden lub kilka sklepów, jest milionerem. Natomiast rosyjski miliarder w moim projekcie ma 14 tysięcy supermarketów. 14 tysięcy. I zatrudnia 260 tysięcy ludzi. To jest największy pracodawca w Rosji poza państwem rosyjskim. I teraz
Żeby zostać miliarderem, okazuje się, żeby zostać miliarderem, potrzebne są całkowicie inne rzeczy, niż się powszechnie uważa. Wielu ludzi myśli, że trzeba urodzić się w bogatym, rozwiniętym kraju. Narayana Murthy urodził się w jednym z najbiedniejszych krajów świata, w Indiach. Kto z was był w Indiach? Wiecie, jaka tam panuje nędza, tak? W jego domu, w jego dzieciństwie, w jego domu nie było nawet mebli. Wszyscy siedzieli i spali na klepisku. Indie były nie tylko ubogie i zacofane technologicznie, ale panował tam w tamtych czasach wrogi przedsiębiorczości socjalistyczny ustrój, który tam rozwinął mnóstwo absurdalnych ograniczeń. W efekcie panowała korupcja aparatu państwowego, paraliż działalności gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. Kiedy Narayana w roku 81 zakładał Infosys z 6 kolegami, to przeszkody, jakie napotkały, wydawały się niemożliwe do pokonania. Jeszcze najmniejszym problemem w tym wszystkim były regularne przerwy w dopływie prądu. On założył firmę programistyczną. Firma programistyczna Infosys. I teraz sobie wyobraźcie, czy możecie sobie wyobrazić, żeby prowadzić firmę programistyczną bez komputera. Infosys przez 3 lata nie miał komputera. Dlaczego? No, dlatego, że na import komputera potrzebna była licencja od rządu indyjskiego. I Narayana powiedział mi, że przez 3 lata potrzebował na pozyskanie tej licencji 3 lata i 50 wizyt do Delhi. I teraz się zapytacie, no to jak programowali? Znaleźli klienta w Stanach Zjednoczonych i 6 założycieli pojechało do Stanów, programowało bezpośrednio na jego komputerze, natomiast Narayana został w Indiach i tam organizował firmę, import własnego komputera i tak dalej. Następnym problemem była komunikacja. Narayana powiedział mi, w tamtych czasach przeciętna firma indyjska potrzebowała 5 do 7 lat, żeby dostać linię telefoniczną. Dlaczego? No poza oczywiście zacofaniem technologicznym, powodem było to, że w pierwszej kolejności obsługiwani byli emerytowani urzędnicy państwowi. Oni mieli po prostu najwyższy priorytet. Tak? W końcu po roku starań... Aha, jeszcze się możecie zapytać, no to jak się komunikował z klientami, z pracownikami w Stanach? Po prostu chodził regularnie na pocztę i dzwonił do nich z publicznego telefonu. Ci starsi na sali może jeszcze wiedzą, co to jest telefon publiczny. Po roku starań w końcu dostali linię telefoniczną, ale to, że mieli telefon, nie oznaczało, że mieli też połączenie, szczególnie ze Stanami. Zwykle na linii nie było sygnału, a jak był sygnał, to był to sygnał zajęty. Po 3 latach dostali w końcu licencję, ale to, że mieli licencję, nie oznaczało z kolei, że było ich stać na zakup komputera. To były lata 80. W tamtych czasach mini komputery, a takie potrzebowali, kosztowały setki tysięcy dolarów. To są kolosalne pieniądze, szczególnie na Indie. I tutaj Narayana dokonał kolejnego cudu. To opiszę go w książce. W końcu komputer był zainstalowany. Pozostali założyciele wrócili do Indii, mogli pracować na swoim sprzęcie i tu stanęli przed kolejnym wyzwaniem. Jak dostarczyć kod klientowi w Stanach? W tamtych czasach to były jeszcze czasy przed internetem. Robiło się tak, że się nagrywało program na taśmę magnetyczną, wysyłało pocztą i po drugiej stronie to można było wgrać do komputera. Tylko to nie działało między Indiami a Stanami. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie paczki szły przez urząd celny indyjski, który potrzebował 2 tygodni na przeprowadzenie procedury celnej, czyli w sumie razem z wysyłką 3 tygodnie, zanim program był u klienta. I teraz sobie wyobraźcie, ci z was, kto programuje? Kto z was programuje? Ci z was to programują. Wyobraźcie sobie, że chcecie pokazać, robicie jakąś zmianę w programie czy jakiś tam milestone i chcecie pokazać to klientowi, żeby dostać od niego feedback, co zrobiliście dobrze, co źle, co zmienić, o czym zapomnieliście i tak dalej. Za każdym razem, jak to chcecie mu pokazać, to trwa 3 tygodnie, zanim on to może zobaczyć i wam w ogóle coś odpowiedzieć. Jaki jest tego efekt, że czas realizacji wydłuża się w nieskończoność. Rzecz nie do zaakceptowania w biznesie, to jest biznesowe harakiri. Jak to rozwiązali? Tak to rozwiązali, że wydrukowywali programy na papier
faksowali to do Stanów i po drugiej stronie inny pracownik Infosysu siedział i ręcznie wklepywał to do komputera klienta. Także w takich warunkach rozwijał firmę. Dziś jest miliarderem. Infosys zatrudnia 200 tysięcy programistów. To jest więcej niż Google, niż Microsoft, niż Apple. To jest największa firma programistyczna na świecie. W roku 2003 Narayana Murthy został mianowany Światowym Przedsiębiorcą Roku, czyli najlepszym przedsiębiorcą na świecie. Jeśli więc myślicie, że trzeba urodzić się w bogatym, rozwiniętym kraju, żeby zostać miliarderem, to się mylicie. Rzeczywistość jest całkiem inna. Wielu ludzi myśli, że trzeba pochodzić z majętnej, wspierającej rodziny. Mohet Altrat urodził się jako Beduin na syryjskiej pustyni. Jego plemię mieszkało w namiotach. Rozbijało obóz tam, gdzie była jakakolwiek roślinność i koczowało tak długo, jak starczało wody i, nie wiem, i trawy dla kóz i wielbłądów. Po czym zwijali obóz i karawana ciągnęła dalej. Kiedy Mohet Altrat się urodził, jego ojciec wyrzekł się go. Wypędził jego wraz z mamą z domu, a jego brata zakatował na śmierć. Dosłownie zakatował na śmierć. Mohet żył wraz z mamą jako wyrzutek na marginesie plemienia. Jego życie było tak nieistotne, że nikt nawet nie zanotował roku ani dnia jego urodzin. On do tej pory nie wie, kiedy się urodził. Powiedział mi, że daty, których używa, wymyślił sobie u jego dzieci na prośbę jego dzieci, żeby mógł w ogóle świętować z nimi jego urodziny. Jak miał 4 lata, to stał się sierotą, bo jego matka umarła. Jej rolę przejęła jego babcia. Jego babcia chciała, żeby został pastuchem. Nie dawała mu chodzić do szkoły, nie pozwalała mu chodzić nawet do szkoły, bo twierdziła, że szkoła jest dla nierobów. On musiał uciekać z domu dosłownie, żeby chodzić do szkoły. Jedyną rzeczą, jaką posiadał w tamtych czasach, była przykrótka, podarta dżalaba. Dżalaba to taka, dla tych, co nie wiedzą, taka sukmana arabska, tradycyjna. Więc chodził, uciekał z domu, chodził kilometrami na boso przez pustynię do pobliskiej wioski, bo tam była szkoła. Nauczyciel dał mu książkę, ołówek, bo nikogo z rodziny nie obchodziło, że nie ma czym pisać. Nikt się po prostu tym nie interesował, nikt go nie wspierał. Dla nich miał być pastuchem. Jedyną rzeczą, jaką kiedykolwiek dostał od ojca, a to było w którejś tam klasie podstawówki, był stary rower. I wtedy zabłysł po raz pierwszy biznesowy geniusz Moheda i zaczął wynajmować ten rower kolegom ze szkoły. I z tych pieniędzy, które mu płacili, mógł sobie pozwolić właśnie na książki i materiały piśmiennicze. Mohet wiedział, że nauka jest jego jedyną szansą, żeby wydostać się z warunków, w jakich się urodził. No i niedługo potem stał się najlepszym uczniem w regionie i dostał stypendium na studia we Francji. Długie lata później przejął upadłą francuską firmę, która produkowała rusztowania i zrobił z niej globalnego lidera rynku. W ciągu ostatnich 30 lat przyłączył 200 firm do swojej Altrat Group. Pewnie znacie Altrat Group w Polsce. Między innymi 7 firm z Polski. Może znacie Mostostal, może znacie Prymat. W każdym bądź razie dziś Mohet Altrat jest miliarderem. W roku 2015 został mianowany Światowym Przedsiębiorcą Roku, czyli najlepszym przedsiębiorcą na świecie. Jeśli więc myślicie, że trzeba urodzić się w majętnej, wspierającej rodzinie, żeby zostać miliarderem, to się mylicie. Mohet Altrat urodził się jako koczownik na marginesie społeczeństwa w ubogim kraju. Jego rodzina wyrzekła się go, chciała zrobić z niego pastucha, ale nie zatrzymało go to w drodze do sukcesu. Ale teraz możecie sobie pomyśleć, no dobrze, ale zarówno Narayana Murthy, jak i Mohet Altrat jednak zdobyli dobre wykształcenie. Tak? Chodzili do uniwersytetu, wykształcili się. A co jeśli ktoś nie zdoła zrobić tego za młodu? Czy trzeba uczyć się, czy kształcić się w najlepszych uniwersytetach? Cao De Wang, czyli według mandaryńskiej wymowy Cho Tak Wong, urodził się w ubogiej wiosce w prowincji Fujian w Chinach.
Kiedy się urodził, jego ojciec uciekł z domu, nawet zapominając, nie nadając mu nawet imienia. A w Chinach jest tak, że to ojciec musi nadać dziecku imię. Rodzina czekała na powrót ojca przez długie lata, przez 9 lat. Chłopiec w dalszym ciągu nie miał imienia, przez 9 lat. W końcu trzeba było działać, musiał iść do szkoły, był już i tak opóźniony, w szkole było potrzebne imię, jakoś musiał się, nie wiem, przedstawiać, podpisać i tak dalej. W końcu wujek nadał mu imię De Wang. Poszedł do szkoły, ale nie wiodło mu się tam, był krnąbrny, przedrzeźniał nauczycieli za ich plecami. No nie wzbudzało to ich sympatii. Miał dobre stopnie, ale po prostu zachowanie pozostawiało wiele do życzenia, nie mógł siedzieć na miejscu, był ciągle karany cieleśnie i tak dalej, i tak dalej. W końcu w wieku 12 lat jego ojciec wrócił do domu. Codziennie wieczorem wysyłał go do sklepu, żeby kupował alkohol dla niego. Cao De Wang w drodze powrotnej zaczął otwierać butelki i popijać. W ten sposób w wieku 12 lat rozwinął nauk alkoholowy. Codziennie rano musiał chodzić, rano i w przerwie obiadowej, chodził po lasach i zbierał drzewo na opał do domu. W efekcie był tak zmęczony, że zasypiał na lekcjach. Pewnego razu został przyłapany na tym przez dyrektora szkoły i upokorzony, ale jego zemsta była słodka. Zaczaił się na dyrektora w szkolnym wychodku. To była taka prosta konstrukcja murowana, bez dachu. Ten wszedł załatwić potrzebę. Wtedy De Wang wskrobał się na ścianę, stanął na murze i nasikał mu na głowę. Efekt tego był taki, że po 5 latach podstawówki musiał opuścić szkołę. Zresztą było to na rękę rodzinie, bo i tak nie było ich stać na jego dalsze wykształcenie. Ale sęk w tym, że jak byliście w Chinach, to wiecie, pismo chińskie ma 90 tysięcy znaków, z czego 5 tysięcy jest bardzo często używane. Chińczycy uczą się pisać przez całe życie praktycznie. Więc opuszczenie szkoły po 5 latach oznacza po prostu analfabetyzm. I w ten sposób w wieku 14 lat Cao De Wang stał się wioskowym pułkówkiem. Jego zadaniem było teraz pilnowanie jednej, jedynej spółdzielczej krowy. Po prostu nikt nie chciał mu powierzyć więcej. A nie ma się co dziwić, on był przecież analfabetą, łobuzem i młodocianym pijaczyną. Miał 14 lat. Ale jego ambicje były większe. I powiedział mi, że to był moment, w którym postanowił po prostu się nie poddać i sam się wykształcić. Pożyczył książki szkolne od brata i zaczął je studiować. Ale tam były tysiące znaków, których nie rozumiał. Zaczął więc pytać brata, znaczy pytał za każdym razem brata o każdy z tych znaków, ale brat się szybko zniecierpliwił. Co tutaj robić? Słownik znaczeniowy byłby rozwiązaniem, ale Cao De Wang zarabiał, pilnując jedną krowę, głodową pensję, która ledwo starczała w ogóle na przeżycie. O jakichś wydatkach nie było mowy. I wtedy wpadł na pomysł, żeby wstawać przed świtem i kosić trawę przy rzece i sprzedawać ją jako siano dla hodowców krów, znaczy dla hodowców koni. Płacili mu za to grosze, ale on każdy z tych groszy oszczędzał. I po roku oszczędzania mógł kupić sobie słownik znaczeniowy. Po następnych 3 latach oszczędności kupił sobie encyklopedię. I w ten sposób krok po kroku się rozwijał. Robił malutkie postępy. I wyobraźcie sobie, że prawie dokładnie 50 lat później, w roku 2009 został mianowany Światowym Przedsiębiorcą Roku, czyli najlepszym przedsiębiorcą na świecie. Dziś Cao De Wang jest miliarderem. Zbudował Fuyao Glass. To jest największy producent szyb samochodowych na świecie. W waszych samochodach, w części waszych samochodów z pewnością są jego szyby. Cao De Wang nigdy nie ukończył szkoły, nigdy nie uczęszczał do żadnego uniwersytetu. Urodził się w zacofanym kraju, a jego ubogiej rodziny nie było nawet stać na jego podstawowe wykształcenie. Także jeśli myślicie, że żeby zostać jednym z najbogatszych ludzi na świecie, trzeba urodzić się w bogatym, rozwiniętym kraju, że trzeba pochodzić z majętnej, sprzyjającej rodziny, że trzeba kształcić się w najlepszych uniwersytetach, to się mylicie. I nie doceniacie swoich możliwości. Ograniczacie w ten sposób siebie i to, co możecie osiągnąć.
Większość miliarderów, którzy dorobili się od zera, nie spełniają jednego lub kilku z tych warunków. Wielu, tak jak C.O.D. Wang, nie spełnia żadnego z nich. To są mity, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Pierwszą rzeczą, jaką nauczyłem się od miliarderów, jest właśnie to, że decydujące nie są żadne warunki zewnętrzne. No to co decyduje o tym, że niektórzy rodzą się w najlepszych warunkach i prowadzą przeciętne życie, nie osiągając nic, podczas gdy inni osiągają tak niewiarygodne sukcesy w biznesie, przezwyciężając beznadziejne początki? Okazuje się, że decydujące są pewne cechy osobowości wspólne wszystkim miliarderom. I zestaw tych cech właśnie nazywam tajemnicą miliarda dolarów. Ale to jest temat na inną prelekcję. Zainteresowanych zapraszam na mój blog, YouTube, szczególnie The Billion Dollar Secret, YouTube channel, tam mówię na ten temat. Dziękuję bardzo.